Pokój niech będzie z wami, moje małe dzieci. Ja jestem waszą niebieską mamą, matką waszego Zbawiciela, matką waszego Odkupiciela. Dziś zapraszam was wszystkich do spoglądania na rzeczy, które są w niebie. Proszę was, abyście się oderwali od zasad tego świata i wznieśli głowy ku niebu. Szukajcie wszystkiego, co w górze. Szukajcie światłości, a światłość was nie zawiedzie. Sprawcie Bogu przyjemność, zwracając się ku niemu. Nie przywiązujcie się do świata. Przylgnijcie do tego, który poprowadzi wasze kroki ku niebu. Ach, moje umiłowane dzieci, czy jeszcze nie zrozumiałyście? Niebo jest waszym domem, a ziemia waszym przygotowaniem. Waszym przygotowaniem na spotkanie Boga. Bóg uczynił wam dar ze swojej miłości. Czy nie odpowiecie na jego dar? Wielu z was widziało liczne znaki. Te znaki powinny być respektowane. To są znaki końca czasów. Nie są to znaki końca świata, lecz znaki końca epoki. Jezus i ja przygotowujemy was do wejścia w erę miłości i pokoju. Nowych niebios i nowej ziemi, co było wam przyobiecane od dawna. Błagam zatem o wasze nawrócenie, zanim nadejdzie dzień oczyszczenia, bo czas nagli. Mówię wam, że zanim przeminie to pokolenie, spełni się wszystko, co powiedziałam wam przez moje wybrane dusze. Od czasu Fatimy aż do dzisiejszego dnia. Moje umiłowane dzieci, pamiętajcie, że nasza obecność też jest tajemnicą. Powinniście zawsze pamiętać, że nigdy nie jesteście sami. Jezus i ja pragniemy, abyście modlili się sercem, abyście pościli i czynili pokutę, spowiadali się przynajmniej jeden raz w miesiącu i przyjmowali Najświętszą Eucharystię tak często, jak tylko możecie. Pragniemy, abyście odmawiali różaniec, jeśli to możliwe, wszystkie tajemnice, radosne, bolesne i chwalebne. Pragniemy, abyście czytali każdego dnia fragment Pisma Świętego. To są wskazania Pana. Powróćcie do Pana i dajcie Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Czcijcie Jego ofiarę. Nie bądźcie zmęczeni czynieniem dobra i praktykowaniem Go wobec wszystkich. Żyjcie prawem Pana. Kocham was, moje dzieci. I z miłości przygotowuję was na spotkanie Pana. Błogosławię każdego z was. Powróćcie do waszych ognisk domowych z naszym pokojem. I nigdy nie zapominajcie, że jesteśmy z wami. Daję ci mój pokój, ukaż w Nicei moje święte oblicze. Ja będę stał przed wieloma, moje dziecko,
Bądź nieustraszona, miłość Cię kocha. Niebo uczynione jest ze światłości i kiedy bramy nieba otwierają się choćby lekko przed Tobą, ta światłość całkowicie Cię ogarnia. Dałem Ci możliwość zakosztowania odrobiny nieba. Pozwól mi więc pozostać przedmiotem Twoich pochwalnych hymnów i ogłaszaj moje imię swoim braciom w mojej świątyni. Chwal mnie przed całym zgromadzeniem. Zdobywaj serca moich dzieci. Oddaj całą chwałę Twemu Bogu. Miłość jest z Tobą.